Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy świadkiem powstawania muralu na podstawie obrazu Ludwika Maciąga, profesora Ludwika Maciąga. No, mural powstaje z inicjatywy pana profesora Stanisława Baja oraz Artura Bieńkowskiego. Oczywiście pod patronatem wójta gminy Janów Podlaski, pana Leszka Chwetczuka. No i przy współudziale, przy współpracy Ośrodka Kultury. Jest to dla nas, była to dla nas niepowtarzalna szansa, żebyśmy skorzystali właśnie z takiego projektu, ponieważ mural nie powstaje bezzasadnie. Pan profesor Ludwik Maciąg był związany z Janowem w okresie powojennym, ponieważ był żołnierzem AK i tutaj po II wojnie światowej musiał się ukrywać przed NKWD i w tym czasie pracował jako leśniczy i masztalerz w naszej stadninie koni. A z racji tego, że w roku 2020 obchodzimy stulecie urodzin profesora, więc taki projekt mógł powstać i powstaje dzięki w zasadzie artystom, którzy się tym zainteresowali. No tutaj najbardziej zaangażowany na pewno jest pan profesor Stanisław Baj. Kiedy otwarcie? Odsłonięcie. Odsłonięcie? Odsłonięcie 13 lipca. Tego roku 2020, chyba że no nie, nam tutaj przeszkodzi koronawirus, ale mam nadzieję, że skoro udało nam się zrealizować ten projekt, to i otwarcie też się odbędzie. Jak na profesora przystało, a tym bardziej na pana profesora Maciąga, ciężko było chyba wybrać to, co właśnie teraz jest prezentowane na tej ścianie gokowskiej. Ciężko było się zdecydować, który obraz odzwierciedlić. No, chyba nie. Ponieważ chcieliśmy, żeby mural, który znajduje się na ścianie Gminnego Ośrodka Kultury, był związany z Janowem. Znajduje się na instytucji kultury, gdzie jest ruch, są emocje, łączą się różne dziedziny sztuki i na tym właśnie obrazie, który został skopiowany, aczkolwiek tak nie do końca, bo jest to wolna interpretacja obrazu profesora, widzimy emocje, widzimy ruch, ferie barw, no i przede wszystkim radość. Wydaje mi się, że z tego obrazu bije też radość. Aczkolwiek odbiór sztuki jest subiektywny, więc na pewno każdy z odbiorców będzie inaczej to postrzegał. No i jak to zwykle w życiu bywa, jedni będą zachwyceni, inni będą krytykowali, ale mam nadzieję, że tych malkontentów będzie jednak mniej niż osób zadowolonych. Czy trudno taki mural wykonać? Wie pan co, to jest jakby my, mówiąc nieskromnie, posiadamy pewną biegłość, także dla nas jest to jakby bardziej naturalne. Natomiast na pewno dla osób takich postronnych są to takie rzeczy bardziej wymagające. Od czego żeście zaczęli? Zaczęliśmy od wybrania projektu. To jest mural, który ma upamiętniać pana profesora Ludwika Maciąga, wielkiego miłośnika koni. Najpierw musieliśmy dobrać projekt taki, który by pasował pod konkretną ścianę, prawda? I wówczas musieliśmy przygotować rysunek, szkic, a później to już jest tylko malowanie. Taka wisienka na torcie. Właśnie chyba to dla was jako malarzy chyba jest najciekawsze, no nie to malowanie. Zdecydowanie jest to najprzyjemniejsze. Na jakim etapie jesteśmy obecnie? Proszę pana, na razie jesteśmy na etapie szukania już niuansów zupełnych, takich artystycznych, dodawania artystycznych smaczków. Także myślę, że jesteśmy zdecydowanie bliżej końca. Natomiast zawsze każde dzieło wymaga takiego, prawda, skończenia i takiego jakby dodania tych estetycznych, tak, dokładnie, sznytu, prawda, malarskiego. Czasami coś trzeba puścić, czasami coś trzeba jakby podkręcić. Używamy farb zarówno takich specjalistycznych, artystycznych, ale również farb fasadowych, które mają wieloletnią trwałość i przede wszystkim zachowują barwę, jakby świeżość barw. Myślę, że konie to jest jakby taki, że Janów się jakby bardzo mocno kojarzy, to jest taki element. Ja bardziej mam pytanie, dlaczego tego muralu wcześniej tutaj nie było. Dobre pytanie. Także myślę, że to jest czas najwyższy i myślę, że daje nam, ale też mieszkańcom dużo radości.